Jezu, jak ja się musiałem poświęcić, żeby to nagrać. Kurde, naprawdę. Dzień dobry z lasu. Jak widzieliście, początek filmu, epizod dość ciekawy, aczkolwiek nie kręciłem z niego wiele, ponieważ z doświadczenia już wiem, że wszystko, co nas najbardziej rajcowało, to się nigdy nie chciało oglądać, was to nie interesowało, więc tym razem też nie było nakręcone. Dla mnie wielka frajda, no ale jak widzicie, taki kawałeczek tylko był wstęp, także polatałem sobie z kolegą Szymonem, a za co mu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy. No, a my co robimy? My jesteśmy w lesie. Tak, spacerujemy sobie, bo... Niedaleko zaparkowaliśmy w sumie, tak w lasku. I tu niby ma być jakiś krzywy las, ale w sumie to widzę tylko trzy drzewa. To jeszcze na pewno nie tu. To już jest tu zaznaczone, tak? Zobacz. Trzy drzewa na krzyż. No. Takich lasów jest chyba kilka w Polsce, z tego co ja wiem. Są takie trzy drzewa. Chodzi o takie okrzywe drzewa, widzicie? No, to także tu widzimy cztery. Tam para jest jeszcze, o tam. No tak czy inaczej nie przyjechaliśmy tu specjalnie, tylko po drodze jest. A gdzie my jedziemy, byście się mogli zastanawiać. Gdzie my możemy jechać przez takie ładne lasy i w ogóle... A w ogóle to gorąco jest, prawie 30 stopni. No a jest prawie 6 wieczorem. No 17:30. No a gdzie my jedziemy? A my jedziemy na Berlin. Będziemy testować kebaby. Berlińskie. Tak naprawdę to pojedziemy w nasze stare rejony, odwiedzimy. Sprawdzimy czy stare kebaby są dobre. Powpadamy jeszcze do znajomych. No i tak się nam majówka przeleci. Także lecimy dalej. Chodziu. Dobra, idziemy z powrotem. Dupa, a nie krzywy las. Patrzcie, same proste drzewa.
Tam, no, 3 parę na 3. Było takich krzywdy. Oj, tam parę. No parę. Gdzieś jest taki konkretny taki las, no, mi się wiem, wydaje. Gdzieś, ale ja nie pamiętam. Że jest tego dużo. Tutaj 4 takie drzewa i ktoś zaznaczył, a teraz się kuźle cieszy, bo ten sprawdza opinię na Google i patrzy, o, jakieś bałwany tam poszły. No, ale my tu poszliśmy przez przypadek, bo szukaliśmy po prostu parkingu w lesie, żeby od tego gorąca trochę uciec. Jednak bez klimy w Ducato to jest tragedia. Ja nie wiem, czy ktoś to sprawdza. Jak otworzysz okno, to jedyne, co nam to daje, to wielki huk i totalnie nic zimniej, nic. To kompletnie, ja nie wiem. Jest jakoś tak skonstruowane to auto, że tam nie ma przewiewu w ten sposób. Dlaczego jest tak ciepło? Przecież jest... Majówka! Maja jeszcze nie ma, nawet jeszcze maja. Jak nie ma maja? No nie ma, jest kwiecień. 29. Wiatraczek robi robotę w taki dzień. To by nie szło wejść w ogóle do tego auta. Nic się ta niemiecka wioska nie zmieniła. Szymon, it's special for you. Obiecałem, że wyślę. Patrzcie na tą minę. Wiecie co, jest po 8 już w sumie. Byliśmy już nie jeździć się na tego kebaba, ale jak to się powstrzymać będąc na miejscu? Maciu, a nawet donieść go już nie daje rady, bo już musi działać. Powiem wam, oni to jednak potrafią, te kebaby. Nam, 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 jak mnie się marzył taki kebab. Dlaczego tu przyjechaliśmy między innymi? No, niezmiennie po kilku latach ten sam kebab. Ogólnie tutaj jest ciężko. Ogólnie ciężko tutaj trafić na złego kebaba, taka jest prawda. Ale przez, wiecie, lata praktyki, wszystkie kebaby w promieniu około 40 km od mojej pracy mam obeznane. To był jeden z tych top i teraz wam go zaznaczę tutaj. To jest pod Berlinem, jak nie musicie się martwić o wjazd do Berlina. To jest taka mała mieścinka pod Berlinem. My też nie damy rady wjechać do Berlina, bo nawet plakietki teraz nie mamy, musielibyśmy sobie zapodać. I tutaj macie taką opcję, że stajecie sobie pod drzewo i dosłownie za uliczkę wychodzicie w drugą stronę i macie tego kepsa. Także kepsa będziecie mieć oznaczonego. Naprawdę jest idento, jak przez wszystkie tamte lata i do dzisiaj. Zarąbisty. No. W dodatku są takiego rozmiaru, że Patrycja z reguły nie jest w stanie dojeść, więc... Nie brzydko tu na rejonie mieliśmy, co nie? Tutaj to ja ogólnie dość często wpadałem sobie z samego rana jeszcze porobić fajne zdjęcia na stoki. Także tutaj wschody słońca robiły robotę. I zawsze jak już się tak zielono zaczynało robić, jakieś trawki czy coś, czy co tu wyrastało, to jedno z miejsc, gdzie dość fajne zdjęcia nawet powstały. Jeszcze taka stara droga tu jest, o. I to tak w sumie niedaleko od mieszkania mieliśmy. Leciałeś się po rejonie już? Tak, już po rejonie było. Zaliczyłeś? No dobra. Tak czy inaczej lecimy dalej w odwiedziny. Byliśmy na dobra, tego nie widzieliście, nie? Byliśmy na zakupkach. Po odwiedzinach już jesteśmy, po części. I wiecie, co jest taki problem? Jesteśmy pojedzeni na maksa. To nie jest reklama Rewe. A tu jest ten kebab, który drugi miałem sprawdzić, bo to był moje... ten drugi stop. To jest taki problem. Chyba tak czy inaczej pójdziemy, weźmiemy tego jednego kebca. Coś mi leci. Specjalnie, żebyście mieli. Byliśmy w Rewe ogólnie po zakup jednej z ważnych rzeczy tutaj. Tego. My dużo używamy. Ale przy okazji wynaleźliśmy takie coś. Znaczy Andrzej znalazł taki sosik awokadowo-limonkowy. Pewnie będzie majonez o smaku niczego, ale wiecie, no skusił po prostu. Nie no dobra, poświęcę się, zjem tego kebaba jeszcze jednego. Poświęcę się dla was. Poważnie, to tylko dla was teraz. No, ja wcale nie chcę, ja nie lubię kebabów. Ale zjem. Runda druga. Sorry, mam wideo leć w gębie, nie mam jak otworzyć.
Chłopak robił kepsa, otwiera bułkę, bułka mu się lekko tutaj zdeformowała, w sensie rozpadła się z jednej strony. I co zrobił? Posmarował sosem, zapakował i dał nam jako dodatek do tego kepsa, żeby sobie przegryźć jeszcze. No i zaznaczmy, wiecie, że ja nie jem kebaba teraz. Tak się najadłam moje przyjaciółki, że was mnie tylko gryzę od Andrzeja. A ja jeszcze jak na szczęście dostałem dwie bułki, nie? Cena większa, 6,50. A tak a propos, to jesteśmy w miejscowości Trebin. Trebin, tak się nazywa. I tutaj to jest jeden z tych top 2 moich. Jeździliśmy tutaj nieraz w pracy z chłopakami na niego. A potem dla rozrywki zrobiliśmy coś takiego. Mieliśmy taką ustawkę z tymi tutaj co robią, że jak brałem 3 kebaby, to jeden był taki, taka loteria była. Brało się 3 kepsy, losowanko i potem patrzyliśmy kto umierał. Bo na początku robili swoje ostre, ale powiedzieliśmy, że są słabo ostre, dlatego się zaopatrzyli w coś ekstra. No. Takie rozrywki żeśmy mieli w pracy, nie? I tu jest właśnie ten element, dlaczego lubię ten kebab. Oni tutaj, ten czerwony sosik, co tu jest, to jest ten ich ostry po prostu. Jest takiego smaku, że no nie wiem, no żaden tutaj nie porównuje. Ten jest po prostu zarąbisty przez wzgląd właśnie też na ten sos i że tutaj warzywa zawsze były takie, jakby tu prosto z ogródka wyjął. I tutaj robią ogólnie chłopaki z Turcji. To są typowo chłopaki z Turcji, mają herbatkę po turecku i takie tam. Fajni są, do dogadania zawsze. Także jak coś, tu macie drugą pineszkę na drugiego, według mnie jednego z najlepszych kepsów pod Berlinem. No. Ja sobie spaszuję kepsa, bo Patrycja nie. Pomogę ci. Patrzę, aha, teraz się tłumaczy, że mi chce pomóc. Ona po prostu już nie mogła wysiedzieć. Nie. Bo tak jej pachniało. A propos tych placuszków. To jest ten drugi, który dostaliśmy. No to, żeby gryzłam. Patrycja już opindoliła, to nie, że on się tak rozpadł, tylko tutaj rożek był odpadnięty. To tu jest właśnie w tych niemieckich kebabach. Tutaj do każdego jednego, jak się weźmie w bułce, to ta bułka jest jakaś wyjątkowa taka. W sumie jeszcze nie spotkałem w Polsce żadnego takiego w bułce, żeby był właśnie taki ze smakiem tych bułek. Także, no nie wiem, ogólnie uznaliśmy, w sumie nie tylko my, że te niemieckie kebaby to jednak są takie, taki wypas. Najlepsze. Nie no, to jest stanowczo numer jeden. I nadal jest niezmienny tak jak przed kilku laty. Jak będziecie sobie brać, polecam sobie wziąć sosów miks ziołowy z ostrym. Chyba, że nie macie tolerancji w ogóle na ostre, to nie. To tego nie bierzcie, bo ten jest naprawdę, że czuć, że jest ostry. No. Ale numer jeden. Ostry, ten jest ostry. Tam wczoraj miałam, też mieszany był, nie? Tamten jak się weźmie ostry, to on jest tak ciuteńkie tylko, ale ma zajebisty smaczek. A ten ma zajebisty smaczek, w ogóle też całkiem inny niż tamten znowu. Ale jest znowu ten, czuć, że jest ostry. Ale to i tak nie jest ta wersja, którą myśmy zamawiali. Aż normalnie dla lekkiego zobrazowania smaku tego sosu, że w sosie normalnie widzicie takie kawałki takiej grillowanej papryki, nie? No ten sos naprawdę, no, wymiata aromatem. Mięsko też tutaj jest idealne. Po prostu, ale sosy to... Patrycja, przeprowadzamy się z powrotem. Jezu, jak ja się musiałem poświęcić, żeby to nagrać. Kurde, naprawdę. No musicie docenić. Wiecie, takie poświęcenie. Ja ci pomogłam trochę. Patrycja, to była ironia. Czy sarka? No ja nigdy wiem, jestem, że ja ci pomogłam, bo byłeś taki biedny, to też, nie? Przecież ty byś sam mógł zjadł. Także jak coś berlińskie kebaby już wam ktoś inny stestował, a spod berlińskich to tutaj macie dwie najlepsze polecajki według mnie. Nie ma za co. Co chcesz dodać? Ej, że tu nic, że tu masz śmiecia. Już myślałem, że się sosem uwaliłem. Nie. To wiecie jaki jest problem? Nigdzie kosza nie mogę znaleźć. Takie wielkie sklepy, a kosza nie ma. Mała przerwa na loda po drodze, bo jest taki ukrop. I to w dodatku w cieniu Lidla. Tak się śmieję, bo ktoś nas ostatnio zrypał, że powinniśmy się wstydzić, że chodzimy do Lidla, a nie do polskich sklepów. I muszę przyznać, że strasznie mnie to bawi. To co, jeszcze po jednym? Nie kuś mnie, bo ja bym zjadła. Postój na dzisiaj. Ogólnie to majówka się zaczęła, nie? Sprawdzam, czy mi się tu olej nie podcieka, bo tutaj nie wymieniałem uszczelki jak ten pod tą klapą, jak wymieniałem łańcuszek, ale nie ma nic. A już w sumie zrobił od wymiany ponad 1000 km będzie. No. Jeszcze jeździ. Chciałem powiedzieć, kurde. Co
chciałeś powiedzieć? A, właśnie, bo wszedł film, ten ostatni, i wiele osób napisało, że jak jesteśmy w okolicy, to żebyśmy wpadli, w sensie w tam koło Kotliny Kłodzkiej i tak dalej, ale musicie być świadomi tego, że filmy są przynajmniej z kilkudniowym opóźnieniem, bo skoro coś się działo wtedy, no to potem było jeszcze kilka dni, potem musiało to być złożone i dopiero był film. Także nas już tam nie było niestety, ale dziękujemy wszystkim za zaproszenia, ale jeśli chcecie być na bieżąco z takim tematem, to zapraszamy na naszego Instagrama, bo tam jest bardziej na bieżąco. Tak, tam jest praktycznie codziennie na bieżąco, czyli na przykład jak były relacje stamtąd, że tam byliśmy, to byście wtedy wiedzieli w ten sam dzień, że byliśmy. No. A tak to film mieliście chyba 3 dni później, czy 2. No. Także no tak to niestety działa, no nie da się na bieżąco filmów wrzucać tak za bardzo, aż tak, więc zapraszamy na Instagrama. No właśnie, jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to zapraszamy na naszego Instagrama. No. Majowanie, jak coś, nie? No w życiu by się nie domyślili. No a czasami ktoś ma inną nazwę na Instagramie, bo na Facebooku ty tu zaraz. Takie okoliczności natury nadal w dalszym ciągu mamy. Ja składam filmik dla was na jutro. A ty co, Patrycja? Szukam kebaba. Także tak, majóweczkę spędzamy. Dokładnie dzisiaj mamy 2 maj. 2 maj. 1 maj, 2 maj. 3 maj. No, także składam filmik, tutaj już też chyba za długi nie będzie, ale już taki będzie. Także nie wiem, chyba go w piątek widzicie, jak dobrze liczę. Dzisiaj mamy? Środę. Dzisiaj środa? Mhm. Na pewno? To by się ostatnio dni myliły, Patrycja. Czwartek dziś jest. A, dobra, przepraszam. Nie, ona od tygodnia jest cały czas jeden dzień bo do tego. Bo mi się w ogóle myślało, że jest 31 kwietnia. Ona ma 31 dni w kwietniu. Coś mi się poprzestawiało. No, także zobaczycie go w piątek, czyli jutro i tyle, nie? My dotrzemy do Elbląga, a co będzie dalej, to się zobaczy. Może Patrycja będzie kręcić i składać. Dobra, zobaczę, najwyżej będę zarywał nocki, tak jak w poprzednim roku. Także, co? Do zobaczenia, nie? Jezu, jak ja nie wiem, się spociłam, potem za szybko i mi nikt nic nie wychodzi, bo wszystko wypada. Były prace. Tak. Także to jest jedno z takich fajniejszych miejsc, gdzie fajne miejsca nawet powstały. Tak będzie, że jechać. Co jaś, pimpuj? To w ogóle... kurwa, nie w tę stronę z tym słońcem. Kurwa. No, nasypałaś się do koli bułki, ale... W sosie normalnie znajdzie... Przepraszam, już musiałam się wysarkać. Także jak coś, nie wiem, czy coś słychać, czy tylko wieje. Niespodziankę jak się zjadało, to uwierzcie, na następny dzień rano jeszcze człowiek pamiętał, że go jadł. No, widzicie? Ona nie będzie jadła. Takie są spółki z nim właśnie. YouTube.